Kategoria, w której nazywa się największa światowa lekcja o nowych technologiach. Prawie 2000 dzieciaków fizycznie zostało policzonych, bo Guinness ma strasznie restrykcyjne metody liczenia w ogóle. Próba może trochę udowodnienia, uzasadnienia, w jaki sposób stworzyć w ogóle otwarte, demokratyczne państwo. No i tam jednym z punktów, który się pojawia, były otwarte dane. Jako taki element, który buduje zaufanie, transparentność, angażuje ludzi, no i też daje narzędzia do kontroli władzy. No i jakby, jakby częścią tak zwanego projektu Rice City w ramach Europy pod skrzydłami BMW. Serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Sebastian Grabowski, ekspert od technologii, siedzi w różnych tematach od wielu, wielu lat. Prowadzi projekt Miasto, Miasto, również bardzo ciekawa inicjatywa. No i dzisiaj będziemy zgłębiać wykorzystanie technologii w miastach, ale nie tylko. Cześć Sebastian. Cześć Andrzej oraz cześć, cześć wszystkim. Cześć wszyscy ci, którzy nas oglądają. Hej. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia na Dzień Dawka Dyskomfortu. Sebastian, wiem, że prowadzisz swój kanał czy swoją przestrzeń na YouTubie Miasto Miasto, ale robisz też masę innych rzeczy w samorządach, w firmach. Jak mógłbyś się tak trochę Przedstawić, opisać, czym się zajmuje Sebastian? <laughs> Sebastian zajmuje się praktycznie od ponad 20 lat technologiami szeroko pojętej branży ICT, czyli teleinformatyki. Kiedyś to się nazywała telekomunikacja, teraz to już jest taka czysta teleinformatyka, bo już te wszystkie starsze systemy odchodzą w zapomnienie telekomunikacyjne, więc wszędzie pojawia się software różnej, różnej klasy. Związany byłem z bardzo dużym brandem polskim, potem z tego brandu odszedłem, i tak naprawdę półtora roku temu zająłem się przede wszystkim również podobnym brandem, ale nie w Polsce, oraz zacząłem trochę realizować swoje pasje. Związany jestem z technologiami różnej klasy. Głównie takie główne domeny mojego zainteresowania to jest internet rzeczy. Internet rzeczy w połączeniu czasami ze sztuczną inteligencją, no bo jak mamy dane i umiemy je zbierać, agregować to w kolejnym roku warto byłoby jakoś to usprawnić. Od dwóch lat y, zafascynowałem się blockchainem jako technologią, bo ona łączy w sobie w mojej ocenie to, co, to, co w miastach, to co w ogóle w, nawet w że państwa jest najważniejsze, czyli nie wiem, jakaś demokratyzacja, otwartość oraz duże community. Jestem w miastach, to prawda, i pasja to jest też pasja. Miasta to jest moja pasja, widzisz? Nawet mówiąc miasta, wymieniam pasję. Dlaczego? No, od, od wielu lat zrozumiałem jeszcze podczas mojego przewodu doktorskiego, który rozpoczynałem w roku 2011. Jednym z moich priorytetów wtedy była próba, może trochę udowodnienia, uzasadnienia, w jaki sposób stworzyć w ogóle otwarte, demokratyczne państwo. No, i tam jednym z punktów, który się pojawia, były otwarte dane. Jako taki element, który buduje zaufanie, transparentność, angażuje ludzi, no i też daje narzędzia do kontroli władzy. No, jak tak w te dane powchodziłem, no to okazało się, że stworzyliśmy w sumie z kolegami bardzo dużą inicjatywę, chyba do tej pory największy ruch w obszarze samorządów, otwartości danych. Udostępnialiśmy dane w wielu miastach polskich, tak powstała moja fundacja architekt.pl która do tej pory w mojej ocenie jest największym polskim podmiotem, który zajmuje się otwartymi danymi. Malutka fundacja, która, co ważne, nie ma jakichś dużych środków, ani zasobów, ani ludzi. Po prostu działamy wspólnie z kolegami, często wolontariacko. Utrzymuje i rozwija 42 miasta, w tym Warszawę, między innymi Gdańsk. Jesteśmy blisko Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, gdzie jest 40 miast, więc to jest ogromna skala prawdopodobnie Taka, którą, na którą bardzo ciężko pozwolić byłoby sobie poważnej korporacji. A my to realizujemy. No i jak tak sobie połączyłem te miasta, moją fundację, która też notabene jest rekordistą Guinnessa, to jest uważam ciekawe, jestem ja z tego bardzo dumny, bo jesteśmy również rekordistą Guinnessa. Oto rekordnictwo Guinnessa jakby w jakim zakresie, w jakiej kategorii? to jest taka kategoria, dwa razy próbowaliśmy bić, to znaczy raz ustanawiać i drugi raz również i nam się udało. Kategoria, która nazywa się największa światowa lekcja o nowych technologiach. Brało w niej udział parędziesiąt tysięcy osób. Głównie była ukierunkowana na samorządy Polski oraz Litwy. Prawie 2000 dzieciaków fizycznie zostało policzonych, bo Guinness ma strasznie restrykcyjne metody liczenia w ogóle. Firmy, przecież mieliśmy firmy audytorskie i tak dalej, metody, strażników, timekeeperów, no ale udało się. Zaangażowaliśmy, słuchaj, ponad 52 miasta, które brały udział w takim czynnym biciu rekorda, rekordu. Zgłosiło się do nas ponad 100 miast, Polski i Litwy, to jest ważne. No i dzieciaki w ciągu jednej godziny wspólnie z nami uczyły się, czym jest Internet Rzeczy, czym jest sztuczna inteligencja, jak wykorzystywać dane, jak kreować aplikacje w przestrzeni miejskiej. No i za to otrzymaliśmy tytuł rekordzistów Guinnessa, który do tej pory nie został przez nikogo innego pobity, no bo skala jednak inicjatywy była, uważam, ogromna. No i to wszystko razem, a jak sobie tak to do tego jednego worka włożysz, okazuje się, że to jest strasznie potrzebne w miastach polskich, no bo no, bo jest to potrzebne, no, bo, bo, nasze miasta potrzebują technologii, która usprawnia, potrzebują ludzi, którzy mają kompetencje, żeby prawidłowo oceniać, analizować, wdrażać technologie, wszelakie, od tych takich prostych internetu rzeczy, po prostu zwykłych sensorów, po zaawansowane systemy, na przykład blockchainowe. One też nie są zaawansowane, powiedzmy sobie szczerze, bo frameworki są pod, są potworzone, ale sama sama jakby wiesz, mentalność w miastach, że jest narzędzie, które często jest otwarte, gdzie możemy przystąpić, korzystać, budować relacje między podmiotami, między mieszkańcami, między urzędnikami no i możemy się z tym po prostu dzielić, z każdym innym. No i, no i tak to wszystko widzisz, razem jakby zaprowadziło mnie do miejsca, w którym teraz jestem, stąd też ten kanał Miasto Miasto. Dziękuję Ci, że bardzo o tym bo to jest moje hobby cały czas, gdzie staram się pokazywać tych naszych liderów polskich na kanale, odwiedzam miasta. W ogóle wiąże się to z wieloma sympatycznymi spotkaniami z włodarzami, z, wur, z, nie wiem, z burmistrzami, z prezydentami, z wójtami. No, no niesamowita przygoda. No e, ja tutaj jakby specjalnie się nie muszę przymuszać, żeby wspominać miasto miastu, bo mnie to bardzo wciągnęło. Znaczy, przyznam, że zacząłem studiować te materiały na twoim kanale. Myślałem, że obejczy materiał z jednego, dwóch miast, albo po prostu nie mogłem się oderwać, bo jakby w sam sposób <laughs> tak, i sam sposób. No ja, jakby... to ja to jak to słyszę, to aż mam dreszcz. Rozumiesz to mam, to może jest dziwne, ale to tak chyba reaguje człowiek, który słyszy od innego gościa, który jest popularnej i też robić ze swojej pasji, że to mu się podoba, także dzięki Ci bardzo, no bo o to chodzi mi generalnie. No. Temat jest, jest tak naprawdę niszowy, powiem Ci, też jestem trochę zdziwiony, że to jest temat niszowy, bo, bo te narzędzia, te przykłady, które ja pokazuję, no to one generalnie pozostawiają w miastach kasę, pieniądze, które można reinwestować na wszystko, co sobie mieszkańcy wykombinują więc Mam nadzieję, że kiedyś ten temat technologii w miastach będzie może nie w głównym nurcie, no bo inne tematy zaburzają ten główny nurt, ale przynajmniej w takim seminurcie, no bo ludzie wiedząc po prostu lepiej żyją, lepiej zarządzają, oszczędzają, realokują pieniądze na potrzebne rzeczy. Tak, tak. To do tych tematów jeszcze będziemy dotykać, te poszczególne innowacje w miastach, ale wspomniałeś tej Sebastian kilka już takich haseł, które być może należałoby wyjaśnić, przynajmniej takie podstawowe rzeczy. No, internet, wszyscy wiedzą, czym jest internet, rzecz. Wszyscy wiedzą, czym jest rzecz, no ale nie wiem, czy moja ciocia będzie wiedzieć, czym jest internet rzeczy. Więc, zanim będziemy jakby wchodzić w ten internet rzeczy, to Dobra. może mógłbyś wytłumaczyć yy, słuchaczom, czym jest internet rzeczy, tak w prostych ludzkich słowach. Internet rzeczy. Musimy sobie wyobrazić, że mamy wokół siebie różnego typu urządzenia. Urządzenia, które często nazywane są obiektami, które mogą być nazywane smart device'ami, sensorami, różnego typu kontrolerami, które coraz częściej pojawiają się w polskich miastach. Taki prosty przykład. Wyobraź sobie, żeby u ciebie w domu dokonywać pomiaru wody. Ile zużywasz wody? Albo nawet ile zużywasz światła, czyli prądu w swoim domu, należy ten odczyt zebrać z twojego domu. I normalnie, konwencjonalnie robiło się to w ten sposób, że przyjeżdżał pan, odczytywał, albo samodzielnie w odczytywał pomiar i wysyłał go, albo zanosił, albo pan go, nie wiem, zabierał z sobą. No i teraz technologia pozwala, żeby te punkty były opomiarowane, żeby na takim liczniku, na przykład wody, znajdowała się odpowiednia nakładka która samodzielnie liczy zużycie na przykład tej wody i w trybie stałym wysyła tą informację do systemu zbiorczego. No i teraz, jeżeli my mamy taką rzecz, w takim trybie, rzekłbym online, czyli zbieramy cały czas ten pomiar w trybie rzeczywistym, no to okazuje się, że możemy z jednej strony wystawić fakturę prawidłową, możemy odpowiedzieć Tobie mi, jeżeli przychodzimy się kłócić, że to nie było tyle wody, że to niemożliwe, Pokazać cały, cały przebieg, jak tą wodę wykorzystuje. Co więcej, jeżeli widzimy ponadmiarowe ponad, zużycie, możemy powiedzieć: Hej, kolego, ty tam masz jakąś awarię w domu. Nie? Spłuczka może w domu dzisiaj się popsuła, albo nie ma Ciebie w domu i woda leci. Czy możemy podnosić alarm? Co więcej, możemy planować całą sieć na bazie tego, co, co szczytujemy. I to jest takie zastosowanie miejskie, ale jak popatrzymy sobie w domu na pralkę, lodówkę, już teraz, nawet telewizor albo człowieka z telefonem, smartfonem w domu, no to to wszystko już wysyła informacje typu taka pralka albo lodówka. Nawet wiele osób sobie nie zdaje sprawy, ale bardzo często jak teraz dzwoni, skażąc się, że nie działa lodówka, no to obsługa prosi, czy może pani podać numer seryjny i, i jakby większość ludzi potrafi powiedzieć na podstawie numeru seryjnego, jaki jest proces użycia danej lodówki albo pralki. Bo te pralki po prostu potrafią wysyłać co jakiś czas komunikat do systemu zbiorczego. No i teraz czym jest ten internet rzecz? Ktoś to chyba trafnie kiedyś ułożył, mówiąc, że te wszystkie inteligentne obiekty typu te nakładki, liczniki, sensory powietrza, one z jednej strony są na tyle inteligentne, że potrafią wysłać informacje, czasami się przesterować, zmienić swoją funkcję, typu liczę jedno, potem liczę coś innego. Potem pojawia się taka przestrzeń, która musi nimi zarządzić, czyli ta cała warstwa connectivity, tego połączenia, internetu, dostępu. No i to jest internet taki, który wytwarzamy sobie dzięki takiemu, nie wiem, u siebie w domu gatewayowi Wi-Fi, czy Wi-Fi nazwanym, i tam podłączamy te swoje inteligentne rzeczy. Może to być generalnie takie połączenie M2Mowe, czyli nie potrzebuje żadnego w domu modułu routera. Po prostu w urządzeniu jest taki odpowiedni element, który wysyła te informacje. I on ma już budowany model komunikacji. Czyli ta cała warstwa połączenia, która jest dużym wyzwaniem, no bo trzeba jakoś ten internet wygenerować. Potem pojawia się kolejny element, czyli musimy to jakoś zebrać, żeby to było jakoś spójnie zebrane, żeby były dane w jednym miejscu. I potem to wizualizujemy na potrzeby. Samej usługi typu dla utrzymującego, dla firmy typu te pralki albo lodówki, żeby widziała. No i na końcu pojawia się aplikacja, którą ma, ma klient. Większość już teraz ma takie aplikacje, kiedy ma inteligentną lodówkę albo inteligentny grzejnik. Widzi sobie, co się dzieje z tym swoim y, takim smartnym urządzeniem, mądrym urządzeniem i może sobie go włączać i, i włączać. Czyli to wszystko bardzo szeroko od tych właśnie przypadków pralek, lodówek po zastosowania miejskie, czy ten odczyt wody, prądu, zarządzanie światłami, lampami, zarządzanie energią, po na przykład smartne ubrania, czyli inteligentne ubrania, które mają w sobie chipset, który również odpowiednie markery może na przykład nam mierzyć puls, może nam sprawdzać parametry naszego potu, może w inteligentny być, który nam będzie ważył i ustawiał nam jak, jak, jak biegamy i tak dalej. Czyli to wszystko razem w tej jednej sieci, która łączy to w jakiś sposób, bo również prąd elektryczny może, czyli te kable mogą przynosić sygnały. Więc to wszystko razem w taki jeden wielki kocioł różnych rzeczy, nazywamy internetem rzeczy. To, co podłączamy, a potem na podstawie tego, jak podłączyliśmy, analizujemy. To tak to by... chyba w skrócie. Nie wiem, czy w skrócie, ale tak starałem się jakoś to szeroko wytłumaczyć. No, myślę, że to było bardzo, bardzo obrazowe. I to z jednej strony jest fascynujące, z drugiej strony jest troszeczkę przerażające. Teraz pytanie moje jest takie: gdzie tu jest rola też dla blockchaina? Czy ten Internet rzeczy, te wszystkie dane z sensorów też są, muszą być, potencjalnie czasami mogą być zapisywane na blockchainie? A jeżeli tak, to, to po co łączyć te, te tematy? Wiem, że, że takie przypadki wykorzystania też w miastach są, za chwilę do tego dojdziemy. Uważam, że teraz zastosowanie blockchaina w domenie IoT nie jest jeszcze zbyt duże, ponieważ te zastosowania są bardziej w kierunku, mm, na przykład, nie wiem, to, co teraz obecnie ja obserwuję, to jest bardziej blockchain jako taki element, który przytrzymuje informacje. Często one nie są informacjami związanymi z infrastrukturą. No i oczywiście, biznes blockchainowy jeszcze nie, nie jest w tej domenie, jest zupełnie inny, która wiąże się zupełnie z czymś innym. W każdym bądź razie, w IoT, po co, po co w IoT mieć blockchaina? No właśnie po to, że jeżeli mamy te dziesiątki różnych, może weźmy sobie, ja może użyję przykładu. Dobrym przykładem są na przykład śmieci, energia, o energia, weźmy sobie przykład energii. Jeżeli mamy u nas w domu jakiś miernik energii, licznik, po prostu licznik inteligentny, który co jakiś czas sekwencyjnie dokonuje pomiaru. Ten pomiar jest wysyłany do centralnej bazy, którą zarządza operator, tak zwany OSD, czyli ten, który nam dostarcza energię do naszego domu. No i teraz ten operator ma swój system, w którym zbiera informacje, które pochodzą z mojego domu. Czyli ja mam dostęp do tej bazy, którą zarządza ten operator. Jeżeli chce się poskarżyć, że jest coś niedobrze, no to idę do niego albo piszę maila. No słuchaj stary, ale ja nie zgadzam się z tym opomiarowaniem, które widzę, no bo mam zapłacić 500 zł, a wszystko miałem powyłączane. Nic nie działało, nie było mnie w domu. No on mówi, no przykro mi bardzo, takie mam dane. I może być kolejny krok, no to wtedy ja proszę o jakąś asystę techniczną, zweryfikować, może ktoś do mnie się podpiął i tak dalej. No to przyjeżdża znowu jego asysta, weryfikuje, co się wydarzyło, no i mówi, no stary, no wszystko jest dobrze. I na tym praktycznie kończy się mój sposób odwoławczy, no bo ja nie jestem w stanie, znaczy oczywiście mogę prosić, on będzie gwarantował, że wszystko to, co ma jest przytrzymywane, zbierane prawidłowo i tak dalej. Ale to jest taka relacja bardzo jednostronna. No i teraz, jeżeli bierzemy sobie blockchain, umieszczamy w blockchainie każdy, każdy punkt tego pomiarowania, każdą daną, ja mam do tego dostęp, on ma do tego dostęp. Czyli po pierwsze, budujemy już to zaufanie i otwartość do tej osoby, która wysyła tam swoje dane z tego licznika. To jest taki pierwszy, najprostsze zastosowanie. Co więcej, jak już mam tak zdefiniowany model, to mogę dołączyć również innych do tego budowania takiej tej transparentności, a propos tego pomiarowania. Niezmienność tych danych, co daje nam blockchain, ta, jakby ta niezmienność, niemodyfikow niemodyfikowalność, ale również bezpieczeństwo, bo jeżeli sobie wyobrażam blockchain, którym będzie miał tych nodów X, no to też nikt mi nie zarzuci, że to jest system przy jak pytanie nod no to nie mam danych, tak? Więc te wszystkie parametry, które teraz są wykorzystywane do innych rzeczy, tutaj no stanowią w ogóle o nowej relacji między, między tym klientem, między tym, nie wiem, operatorem no i tak dalej. No jak już to mam, to potem mogę szereg różnych rzeczy sobie wykonywać, bo zawsze odnoszę się do tego wzoru, do prawdziwej informacji. No i teraz to, ten przykład, który omówiłem na podstawie energii, jak idziemy sobie dalej do każdego innego zastosowania w mieście, no to, to jest fenomenalna sprawa, bo to samo toczy się wody. To samo tyczy się ciepła, to samo tyczy się na przykład mojej interakcji z miastem, to samo tyczy się dokumentów i tak dalej, i tak dalej. No więc tu jest takie najprostsze, najuważam najfajniejsze wykorzystanie blockchaina. Inne, A. które również widzę, przepraszam, bo tak cię będę rozgadał, widzisz, cały czas tak mnie sprowokowałeś, teraz będę gadał. Inne, które jest również uważam ciekawym, to jest sterowanie trochę urządzeniami dookoła, odnosząc się do blockchaina. Czyli, jeżeli sobie umieszczę w blockchain jakiś wzór, jakiś, jakieś ID, rzekłbym sobie, które będzie świadczyło o tym, że ma się, ma się zadziać coś, kiedy ja się odwołam do tego wzoru, typu otwieranie różnego typu elementów, nie wiem, jakiś akces dostępu do pewnego dokumentu, albo również też, nie wiem, dostęp do mojego licznika przez operatora energetycznego. Bo no to się okazuje, że ten tak zwany non-fungible token, NFT, który się pojawia, może być takim wzorem po prostu, nie? Czyli nie będziemy świrowali z, jakąś, z jakimś zdjęciem małpy albo obrazu, tylko po prostu robimy użyteczność do czegoś, czego nie ma teraz, tego certyfikatu, który potwierdza, że ja się zgadzam i, i, i każdy, no może nie każdy temu, któremu daje, ma dostęp. nie? Tak, dokładnie. No i co do wykorzystania blockchaina w tym sektorze energetycznym, to tutaj widzowie są zaznajomieni. Opowiadam też o takim projekcie Chain for Energy. Co do wykorzystania blockchaina i internetu rzeczy w innych aspektach, to, to może troszeczkę mniej. Natomiast ja ostatnio sobie podróżowałem trochę po Szwajcarii i odnośnie internetu rzeczy. No zobaczyłem tam takie kontenery na, na, na śmieci, które miały jakieś czujniki, miały wskaźnik napełnienia. No, i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. I sobie wyobrażałem, jak to musi fajnie wszystko działać, że kontener się za, zapełnia. No i pewnie jest opróżniany, przyjeżdża tam jakaś ekipa, jakby tak just in time. No i już o Szwajcarii jest do przodu. A nie dalej niż przedwczoraj, zdaje się, oglądam właśnie Twój kanał Miasto, Miasto, patrzę. I w Grudziądzu gospodarka odpadami też jest zrobiona na o takie rozwiązanie. Znaczy, przyznam się tak, trochę stoję, tak nie będę ukrywał, trochę stoję za tym eksperymentem, bo to jest jeszcze w Polsce eksperyment, powiem dlaczego. No, bo jeżeli nie mamy legislacji, czy tej, tej formuły prawnej, a formuła w Polsce jest taka, że taka śmieciarka musi być i tak na ulicy raz w tygodniu, albo dwa razy w tygodniu. Nie ma wymogu optymalizacji, na przykład. Rozumiesz tras, nie Czyli jeżeli nie mamy tego prawnie zdefiniowanego, no to opór branży jest taki, jaki jest, no bo nie musi tego robić. Z drugiej strony, jak tam eksperymentowaliśmy wspólnie w sumie z trzema firmami, no to okazało się, że tam ludzie podchodzili i mówią, kurde, przecież to jest super. Nie? Do mnie trafiło po samym tym odcinku w Grudziądzu mnóstwo osób pytają się, o co chodzi, czy my też tak chcemy, nie? I to tak się będzie u nas działo, czy są niektóre miasta, na przykład takim miastem, muszę ci powiedzieć, z Kołobrzeg, który nie wykorzystuje w ogóle blockchaina, ale wykorzystuje po prostu inteligentne opomiarowanie. Dlatego, żeby wiedzieć, tam akurat jest o tyle inaczej, że te pojemniki w niektórych miejscach są po prostu pod ziemią. Czyli tam to oglądanie jest nieraz ciężkie, więc tamten czujnik no, ma swoje bardzo takie silne zastosowanie, żeby nie potrzebnie tam nie otwierać i nie zaglądać. Uważam, że stoimy w Polsce przed tą rewolucją, która będzie się wiązała z tym opomiarowaniem właśnie śmieci w różnych aspektach recyklingu, kontroli i tak dalej. No bo to jest ważne, no bo teraz, tak jak zresztą widzisz, niektórzy po prostu wszystko ładują do jednego. Pomimo tego, że mają trzy różne śmietniki, tak ładują wszystko do jednego. No i w domach jednorodzinnych, no to jest do złapania, podwyższa się im cenę, ale w budynkach to się rozkłada i ludzie po prostu nie dbają o to. No ale uważam, że to jest ogromna rewolucja, która do nas przyjdzie, no bo ona po prostu jest potrzebna. Mówiąc tak, nie. Mi się bardzo podoba, że ty podróżujesz w sumie po różnych miastach w Polsce i nie tylko, i wyłapujesz te wszystkie przypadki, no, szerokie hasło innowacji. To w pewnym sensie inspiruje zapewne też innych, pokazuje, że tu takie miasto już coś robi i może u nas też byłoby to możliwe, więc to jest super sprawa. Spotykasz się z prezydentami, burmistrzami, nie wiem, liczyłeś Sebastian, i ilu prezydentów, burmistrzów i innych włodarzy miejskich spotkałeś dotychczas na tej drodze? Co dotychczas, jakbym miał policzyć ilu, no tak, tak, ja już w tych miastach jestem od ponad 10 lat. Niektórzy się już pozmieniali, niektórzy cały czas są. Miałem też takie trochę szczęście, że trafiłem w taki w momencie, kiedy ta ustawa taka, która mówi o tej dwukadetytości jeszcze nie była do końca zdefiniowana, więc szczęście jest, jeśli tak miał tak policzyć, to na pewno będzie kilkuset włodarzy polskich. Patrząc na to na całą skalę, czyli ponad 2,5 tysiąca, no to przypuszczam, gdzieś adresuje dobrych paręnaście kontaktów bezpośrednich. Hmm. Powiem tobie, że na początku oni tak niechętnie do tego podchodzili, no bo traktowali to może jako jakąś taką inicjatywę, może biznesową, może przyjechał gość, nie wiem, gada, a potem weźmie i powie, no dobra, teraz coś od nas kupnie." ale widząc, że jakby to naprawdę wiąże się tylko z zaangażowaniem osobowym i opowiedzeniem o tym, co w mieście robią. Więc to się spotyka z coraz większą przychylnością. Co więcej, ja akurat jestem z tego mega zadowolony, że niektórzy w swoich konkursach, które w Polsce organizują, jedne z większych konferencji, odnoszą trochę do, do tych się filmów, no bo czymś innym jest pokazanie, jak coś działa, a wysłanie wniosku, gdzie ktoś na, naklepał 15 zdań mówiących o tym, co tam, co tam jest w środku, tym bardziej, jak dotyka to technologii, no to nikt tam do końca nie jest na tyle zorientowany, czy to rozwiązanie z, taką, z takim czujnikiem w środku jest lepsze od tysiąca innych, o których mówi się gdzieś tam. Nie? Więc, więc na pewno tych osób było dużo, mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. No tak, to te liczby jakby są fascynujące, i na pewno jest to bardzo głęboki i szeroki network. A jakbyśmy mieli popatrzeć na wykorzystanie sztucznej inteligencji w miastach, to jakie najbardziej fascynujące rozwiązania widziałeś, w których miastach, może jakiś jeden przypadek taki, który Ci najbardziej utrwił w głowie, no bo wiem, że sztuczną inteligencją też się zajmujesz. Dziś oczywiście wszyscy się zajmują sztuczną inteligencją, Każdy, wszyscy są tak, ekspertami. Tak, gp, ale... tak. <laughs> znaczy ja powiem Tobie, ja, znaczy ja, ja, znaczy ja się nie uważam za eksperta, ja uważam się jego trochę eksperta. E, przyznam Ci się, że moja praca magisterska już dobry kawał czasu temu dotyczyła stworzenia własnej sieci neuronowej, którą zrobiłem używając MATLABA wtedy. Więc ja w przeciwieństwie do tych wielu ekspertów no zrobiłem chociaż coś w swoim życiu, co miało taki, taki jakby odnośnik sztucznej inteligencji, no bo moja sieć neuronowa, którą stworzyłem wtedy, jej celem było analizowanie przestrzeni nieba. I jak ja sobie pomyślę, w jaki sposób ja realizowałem mój projekt magisterski, który zresztą bardzo dobrze obroniłem na mojej polibudzie, Czyli, jakby podawałem temu mojemu prostemu algorytmowi matlabowemu, nie wiem gdzie jest, 30 tysięcy zdjęć, czym jest ptak na niebie, a samolot różnej wielkości. No, i na końcu, takim moim dowodem mojej pracy było to, że ja podając różnej wielkości jakości zdjęcie, jestem w stanie powiedzieć samolot ptak. Czyli, taki to miał być system, który by zabezpieczał lotniska przed ptakami i tak dalej. Nie? Więc taki, tak te, to, to, no, to jest moja praca magisterska, więc coś tam, tam kiedyś zrobiłem. Inteligencja dla mnie sztuczna, już abstrahując od czata GPT, cały czas jak patrzę na ten taki movement, to powiem Ci, trochę takie smutne, że mamy w sumie samych ekspertów teraz, no bo te promptowanie wydaje się niezatrudne i promptować można sobie dużo, jeśli ekspertem o sztucznej inteligencji. Cieszę się bardzo, jak niektórzy mówią, ja nie jestem ekspertem, nie programowałem, ale dobrze promptuję. No i to jest ten nowy zawód, który uważam może być ciekawym zawodem. Powiem ci co z tą sztuczną inteligencją w moim wypadku: jak popatrzę sobie na ilość danych, która jest zbierana w tym internecie rzeczy i nie wykorzystujemy w ogóle tych danych, abstrahując od tego, że ich nie czyścimy, nie standaryzujemy, nie eksponujemy, no to te dane po prostu się marnują. One są używane w jakimś tam procencie promilu swojej użyteczności. No bo jeżeli na przykład idę do, do tej wody, jeżeli wykorzystujemy tylko dane do tego, żeby wystawić fakturę, a wszystkie inne parametry, które moglibyśmy również wykorzystać, ich po prostu nie używamy, bo po co? Bo potrzebna jest tylko faktura. I teraz, jak tu popatrzę na ten element, z drugiej strony popatrzę, że te smartne urządzenia, że rzekłbym te sensory, te nie wiem, te. Manipulatory, czy, czy nie wiem ile elementy, możemy wyposażać w algorytmy tej tak zwanej sztucznej, a to jest nic innego jak machine learning, czyli szybkie przetwarzanie maszynowe, i nie przesyłać ton informacji do chmury, zabierając trochę kasy hyperskaler, co mówiąc wprost, ale przetwarzać od razu na urządzeniu, czyli wnioskować na urządzeniu, albo je przestorowywując, a do chmury wysyłać tylko to, co chcemy otrzymać, na przykład alarm, no to tu już się nam wy... tworzy nam się kolejna rewolucja, tak zwana rewolucja brzegu sieci trochę, albo brzegu urządzenia. I taki projekt, powiem Ci, w którym teraz biorę biznesowy udział, on mnie, powiem Tobie, fascynuje. Jednym ze startupów szwedzkich to jest wykorzystanie na przykład tego tak zwanego embedded machine learning, czyli tego IML-a, czyli takich bibliotek machine learningowych, które wsadzamy na chipset wielkości, nie wiem, dużego paznokcia, on jest bardzo lekki, bardzo sprawny, i teraz on w trybie rzeczywistym analizuje całą diagnozę działania pewnego urządzenia, może go przesterować, a złe rzeczy wysyłać do chmury. Co więcej, my wytwarzamy bardzo często, to jest Ci, w ogóle fajny case. Wytwarzamy na przykład wirtualne sensory na urządzeniach. Typu na przykład masz silnik elektryczny w samochodach. Mało kto o tym wie, ale jednym z większych problemów tam jest temperatura, która się wytwarza w środku. Tam nie ma miejsca, żeby wstawić jakiś sensor, który by mierzył cokolwiek. Tam w ogóle nie ma miejsca na nic. Więc jak zmierzyć temperaturę w czymś, jak nie ma sensora? Oczywiście samochód może się palić, no to to jest najprostsze, albo po prostu będzie dymił. No ale prościej jest po prostu tam załadować na chipset, na to miejsce, ten compute power, który się tam znajduje, Taki algorytm maszyn learningowy, który nauczy się normalnej pracy tego silnika, potem zabieramy ten algorytm do laboratorium, uczymy go trochę, podając mu różne parametry, jak zachowuje się w przypadku ten sam algorytm różnych temperatur, czyli nauczymy go, jak działa w przypadku czujnika, można powiedzieć, po temperatury, i wracamy z nim znowu na, na ten samochód do tego silnika, i się okazuje, że mamy miernik temperatury. Bo on każdą anomalię odzwierciedli w temperaturze, która może tam występować. I powiem tobie, predykcja jest niesamowita w tego typu zastosowaniach. Czyli nie mając sensora, mamy sensor. No i to są takie rzeczy, które mnie bardzo kręcą. O. No to bardzo ciekawe. A powiedz, Sebastian, jakie zastosowania sztucznej inteligencji, może w jakimś mieście, zwróciły Twoją Już tam, uwagę? Dobra, dobra. Widziałem, że w Gdyni. Nawet może Gdynia można... Czy okay. może omówić takie dwa. Uważam, Gdynia dla mnie jest fajnym przykładem, bo to jest miasto, które zaczęło eksperymentować i zrobił ten pierwszy krok implementacji, fizycznego wdrożenia. No tam używana jest ta tak zwana sztuczna inteligencja, bo to jest kontekst, to jest taki lepszy, to jest taki gorszy trochę czat GPT, o tak powiem. No i jak to działa? To jest po prostu Voicebot, który wykorzystuje, który usprawnia y, komunikację na pierwszej linii. Czy normalnie ja idąc do urzędu, wysyłając maila, rezerwowałem sobie na przykład wizytę w różnych miejscach, w różnych referatach, departamentach miasta, a teraz po prostu dzwonię, ta pani, taki bardzo przyjemny głos, sztucznej inteligencji przepytuje mnie bardzo trafnie alokuje to, co mówię, do miejsca, w którym chcę się znaleźć, i po prostu ten cały element wycina z pracy ludzkiej automatyzuje, dzięki temu to jest szybsze, sprawniejsze. Oczywiście wiele osób mówi, a po co chcemy się spotkać, bo pamiętajmy, że urząd też takim jest miejscem, gdzie my się chcemy spotkać z ludźmi. To jest ciekawe, szczególnie seniorzy. Ale no dla większości nagle usprawniliśmy cały proces. Zastosowanie voicebota w miejscu kontaktu z ludźmi. To jest ważne. Innym powiem tobie takim przypadkiem. Wiem, że kiedyś Warszawa eksperymentowała, nie znam tego, tego, tego statusu na dzień dzisiejszy. To jest wykorzystywanie RPA, czyli robot Process Automation do Poprawy w ogóle pracy na różnego typu dokumentach. Taka mozolna praca urzędnika, który po prostu normalnie kseruje, przepisuje, zanosi, odnosi i tak dalej. Takie biuro podawcze, nie? Przeczytać wniosek, sprawdzić, czy wszystkie są punkty, przesłać dalej. No to wykorzystuje się, że tam użycie tego RPA, gdzie nauczymy znowu ten komputer, bo to jest komputer, no, wyposażymy go w ocr czyli analiza, prosty skan i wszystkie kolejne kroki. Już za, nas, już za nas robi maszyna ten tak zwany robot biurowy, rzekłbym, i na końcu mamy już ładnie zagregowane, podane, zweryfikowane dokumenty. Co więcej, ten algorytm, tam on się cały czas uczy. Dochodząc do skuteczności typu, nie wiem, 9, 9, 9 swojej wartości, po co się nie mieści, trafia do tej pani albo pana, który to potem przeanalizuje. I to uważam za takie dwa najbardziej chyba popularne, ewentualne wykorzystania Resztę z wielkim bólem, albo na resztę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Okej, okay, no ale to jest i tak jakby już coś. Dobrze, dobrze słyszeć, że w polskich miastach się też takie inicjatywy dzieją. No i oczywiście tam, gdzie jest to w stanie coś usprawnić dla nas, tam gdzie powiedzmy czasami ta obsługa w urzędach mogła być frustrująca, no to, to myślę, że to może mieć sens. I tutaj widziałem, że nawet udało ci się umówić wizytę. W urzędzie tak, tak. celem zawarcia związku, związku. małżeńskiego. Udało się. Udało się, chciałem... To gratuluję. Tak. Udało mi się, moja żona może jakby nie była za bardzo zadowolona, aczkolwiek ja udowodniłem, że system działa. No i to jest super. A powiedz jeszcze, Sebastian, no bo wspomniałeś na wstępie tutaj naszego dzisiejszego nagrania, że generalnie otwarte dane to jest coś, co ciebie fascynuje jako mechanizm. Takie groźne słowo użyłeś. Kontroli władzy. Kontroli no teraz, władzy, tak. No i teraz ta, ta władza, czy ona naprawdę chce być kontrolowana, Twoim zdaniem? Czy, no bo to z jednej strony, oczywiście, nie wszystkie technologie, o których tutaj mówimy, e, mają ten jakby flagę transparentności, otwartości, e, no ale być może przychodzą ci, ci, ci do głowy właśnie jakieś wykorzystanie blockchaina albo innych technologii, gdzie faktycznie ta otwartość danych. E, przez władzę przez władarzy miejskich jest wykorzystywana i oni się jakby nie lękają tego żeby pokazać co tam się dzieje w bebechach miejskich wiesz co powiem tobie że to jest jakby to, to nie czy im się podoba to jest jakby wiesz to jest pytanie to jest ich obowiązek nie każdy wchodząc do polityki powinien zdawać sobie z tego sprawę że podlega pełnemu tak, takiej pełnej transparentności i kontroli tych którzy go wybrali jak popatrzysz na przykład ostatnio na, nawet dzisiaj rano w radiu słuchałem taką dyskusję na temat oświadczeń takich tych, które oni składają, politycy w ogóle, ile zarabiają, ile zarobili itd. i tak dalej. Jak popatrzysz, że te dokumenty po prostu mogą zginąć. Nie? Ktoś złożył jakieś pismo, zrobił skana, nagryzmolił w ogóle. Śmieszne jest, że oni chyba celowo gryzmolą po to, żebyśmy my nie mogli wiedzieć, z czym to się w ogóle kojarzy. No, i teraz, jak sobie tu wyobrażę, tylko w takiej prostej, takim prostym, małym, a ty słuchaj, bardzo prosty system w ogóle, nie? Stworzyć jakiś jeden wspólny szablon. Jeden prosty szablon, taki sam dla wszystkich. Wy, jakby wyposażyć go w jakąś taką, nie wiem, mamy przecież zaufany profil w posty, przecież Można sobie stworzyć szablon, podpisać go podpisem elektronicznym albo zaufanym profilem, jeszcze prościej prawdopodobnie. Umieścić tą informację w blockchainie. Ona nie będzie zmienialna, po prostu będzie i dać każdemu dostęp do tych danych. Ale dać taki dostęp, i to jest fenomen otwartych danych, żeby to nie był skan nagryzmolony, tylko żeby to były dane, które możemy potem przetworzyć. Czyli w otwartych danych chodzi o to, żeby przetrzymywać dane w postaci surowej, ale je udostępniać do powtórnej obróbki aplikacją różnego typu czy ludziom, żeby to nie był PDF, tylko taka forma na przykład nie wiem JSONowa, czyli taka forma elektroniczna, która podda się dobrze szybkiej obróbce danych typu algorytmów machine learningowym. No i teraz jeżeli tutaj mamy to, no to okazuje się, że w ogóle wiele rzeczy ułatwiamy. I tak samo jest z każdym elementem tej polityki, więc często właśnie używamy tego hasła chcemy was kontrolować, a to powinno wyglądać nie tak, że my chcemy tylko Wam dajemy te informacje, bo, no bo w sumie no my tu jesteśmy dla Was, to wy, was to, to wy nas wybraliście. No i tak samo wszystkie elementy polityki państwowej oraz polityki samorządowej, bo one nie idą nieraz razem, niestety, z bólem muszę to powiedzieć, nie idą nieraz trochę razem, a to jest problem dla całego naszego kraju, że one nie chcą się zejść jakoś często razem. No to okazuje się, że te, te dane to po prostu jest nic innego jak dowód naszej pracy. Ale jak już Przejdziemy tak ten pierwszy podstawowy etap, pokazując na co wydajemy, co kupujemy, no to potem mamy szereg innych danych, typu na przykład, nie wiem, jak wygląda zieleń, jak wygląda powietrze, jak wyglądają miejsca historyczne, jak wyglądają przystanki, autobusy tak dalej. A to stanowi konkretny zasób, który może być potem wykorzystywany i monetyzowany przez innych. Patrząc nawet na ruch otwartych danych w Stanach, głównie w Stanach, to tam to są potwornie wielkie inicjatywy. U nas w Polsce to wygląda, wiesz, jak walka Goliata z Dawidem. Nie? Przy czym Goliat mówi, nie chcę, nie dam. Ilość w ogóle spraw w sądach polskich, które mówią o tym, że politycy mówią, nie pokażemy tych danych. Nie, i co mi zrobisz? Nie? Jest skandaliczna w ogóle. Mam taką grupę, z którą w bliskim współpracowałem teraz, moje czynności mi Watchdog Polska. Kasia oraz jej cały zespół, Adam hmm, Dobrawy, bardzo fajny człowiek w ogóle. No to wyobraź sobie, oni mają dziesiątki spraw w sądach polskich, z premierem, z urzędem pre, premiera, z ministerami różnego typu. Dlatego, że nie, nie pokażemy mi koniec. Nawet chyba, z, mi się wydaje, z Trybunałem jakieś sprawy się toczyły, sprawiedliwości, to jest zabawne. Z sądem Najwyższym, gdzie to się wydaje w ogóle kuriozum, że w Sądzie Najwyższym nie pokażemy, Dowodu, że coś kupiliśmy, ile wydaliśmy, nie? albo ile ekspertyza kosztowała. No to jest w ogóle jakiś skandal, nie? ale on przechodzi w naszym kraju, a tak nie powinno być. No, no i tak. teraz tak, no i to jakby to jest. No i, no i teraz dane są tak, są kontrolą, ale również są tym elementem, źródłem nowych przychodów dla innych, tej całej branży informatyczno-programistycznej. No tutaj mogę sobie wyobrazić, że no masa takich informacji. Która zostałaby otwarta, upubliczniona, jak chociażby, nie wiem, zbieramy informacje o zanieczyszczeniu powietrza w danym mieście. Są takie projekty zresztą. Zbieramy chociażby informacje o tym ruchu, tych śmieciarek, które oczyszczają miasto. To, 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 to dostęp do informacji ożywia przedsiębiorczość, powstają projekty, tak. które w jakiś sposób próbują te dane analizować, udoskonalać jakieś procesy miejskie, więc ja też wierzę, że jest w tym. Moc, natomiast to jest nieintuicyjne, wydaje mi się, że, że jakby nie wiem, no oczywiście Włodarze powinni chcieć być transparentni, ale, ale tak nieintuicyjne jest to pewnie dla większości i, i mogą się przed tak. tym bronić, więc wydaje mi się, że to robisz fajną robotę tym projektem miasto, miasto też pokazując, co się dzieje w jednym miejscu. Być może ktoś inny to może z, u siebie przenieść. A jeżeli mogę Ciebie, Sebastian, spytać, jaki jest taki Twój cel nadrzędny te, tego projektu? No bo no mamy w, w Polsce 300 chyba z kawałkiem powiatów, 2000 z kawałkiem gmin. No jest jeszcze co do objeżdżania, ale czy Twoim celem jest objeżdżanie, czy, czy jakby co chcesz osiągnąć swoim projektem? Bo rozumiem, że, że ja nie chyba, nie znaczy, zadaję pytanie specjalnie w ten sposób, żeby dojść do sedna, jakby, gdzie ten projekt zmierza. Wiesz co moim celem była. Ja w ogóle też jestem aktywnym cały czas wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc gdzieś mam w sobie takie, miałem takie dwie misje. Pierwsza to jest taka misja, ja już jestem takim dojrzałym mężczyzną, który swoich już sporo osiągnął w mojej ocenie i odczuwa taką potrzebę, żeby się dzielić, nie? Jak to mówił kiedyś mój mistrz, mój, mój jakby mentor i promotor mojego doktoratu, że są takie różne szczeble jakby takiej tej dorosłości człowieka, ale też tego mistrzostwa trochę, nie? Najpierw zdobywamy wiedzę, potem sobie ją ugruntujemy, ale jak sobie ją ukrójemy, ją wiemy, to chcemy po prostu się tym dzielić, nie? No nie ma innej nie się dzielić swoją wiedzą, którą się ma. Więc to jest taki mój pierwszy cel i on jest związany ze mną. Odczuwam potrzebę dzielenia się, może trochę naiwne, może trochę patetyczne, ale odczuwam taką potrzebę. A drugi cel, w który też wierzę, to jest taki cel może taki jakby dla nas wszystkich. No, że jako osoba, która 20 lat ponad związana jest z technologiami wyższymi, że tak powiem, wyższego rzędu, wierzę, że wykorzystanie mądre różnych technologii w samorządzie polskim, który ja osobiście bardzo lubię, naprawdę może pomóc temu samorządowi. Nie? Czyli to, i, to, i to będzie dla dobra wspólnego. Kiedyś nazywałem dane polskie w moich prelekcjach, że otwarte dane, że to jest takie nowoczesne dobro wspólne. Takie same jak chodnik, jak trawnik, jak nie wiem, jak coś, co używamy wszyscy, to jest też dobrym wspólnym są otwarte dane. Więc wierzę w to, że ta otwartość i to, co ja próbuję zrobić, wytworzy jakiś swój cały ślad w tym samorządzie polskim, bo tam jestem głównie skoncentrowany, i naprawdę zaczniemy wreszcie widzieć fajne, inteligentne miasta, które wykorzystują mądre rzeczy dla mądrych ludzi, wspólnie razem tworząc, jakby nie wiem, nową przyszłość, nie wiem. No, bardzo mi się to podoba. Znaczy, ja mam chyba troszeczkę podobnie też lubię tą wiedzę przekazywać. Sam przy okazji się też dużo uczę, a, a przy okazji jakieś kontakty się pojawiają. No, jak chociażby nasz kontakt, mam, mam wrażenie, to jesteś związany też z inicjatywą Blockchain City, prawda? O której może za chwilkę porozmawiamy i w sumie tak, dzięki jestem temu, bardzo że... mocno nawet. To, to, bardzo chciałem zrozumieć w detalu za chwilę co, co tam za tą inicjatywą stoi, ale właśnie poprzez dzielenie się wiedzą, na, 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 no akurat mówiłem w o projekcie change for energy Greg hmm. z tego projektu nas połączył, więc i być tak, może coś tak, tam tak, dalej tak, z tego tak, będzie wynikało, tak, tak, tak. więc to ma siłę, a jednocześnie wracając do tego, co powiedziałeś, jeżeli w miastach tak człowiek ta technologia będzie się pojawiać, będzie wdrażana no to niech to będzie zrobione w sposób rozsądny, więc jak za tym stoją rozsądni ludzie, no to, to jest szansa przynajmniej, że nie będzie to jakieś koślawe, a przynajmniej będzie kompletniejsze. Znaczy, no, znaczy powiem Ci Andrzej, że my często w Polsce przywykliśmy do byle jakości i to mnie trochę boli, nie? że, że jakby, jakbyśmy nie mieli takiej potrzeby tej jakości. Nie? Mamy, a i niech będzie tam, mamy to wydamy, będzie, nie będzie. I to mnie trochę boli. Więc też liczę, że to kiedyś ta byle jakoś przestanie być w tej przestrzeni naszej, nie? No dokładnie. No, jak już wspomniałem to o Blockchain City, to możesz sobie razem opowiedzieć, czym jest Blockchain City, co, co tam robicie? Dobra. Wiesz co, Blockchain City to jest taki projekt, który też wymyśliłem trochę. Ja go wymyśliłem, muszę się śmiało przyznać do tego i, jakby, i, i nie boję się o tym mówić. Ponad 2,5 roku temu zacząłem poważnie się blockchainem, patrząc, jak go realnie wykorzystać w domenie internetu rzeczy. No, bo widziałem dużo różnych zastosowań, tych, których takich, tych popularnych, <grych> aczkolwiek mówiłem, może go można lepiej wykorzystać. Spotkałem startup na swede, który uważam, pokazał mi fajne użycie. No i zacząłem się tym bardzo głęboko interesować. No i w międzyczasie, gdzieś będąc, tak jak. Słusznie zauważyłeś, na inicjatywie dużej zresztą, w Katowicach, wielka inicjatywa Smart City Forum, nie tych miast, było z całego świata, nie wiem, parę tysięcy. Zgłosiłem taką inicjatywę, która nazywa się Blockchain dla Miast, jako taki nowy element technologiczny budowania demokracji, technologii i takiego lepszego dobrostanu. No i okazało się, że ten taki mój pomysł został zauważony wtedy przez. BMW Foundation, czy jakby fundację BMW, szefowa programu RICE City, zauważyła gdzieś tam, jak gadałem, tak jak teraz, trochę, trochę z pasją, trochę kpiąc takich złych, jakby zastosowań tego blockchaina. No i mówi: Sebastian, mi to się podoba. To powinno trafić jako taki dobry projekt pod, pod tą naszą parasolkę dobrych inicjatyw w Europie, tylko musielibyśmy coś jakby dalej. Nie wystarczy prezentacja. No ja wtedy usiadłem z moją dobrą taką znajomą, która działa również w branży samorządowej, obecnie już panią wiceburmistrz Katarzyną Łaziu z Mińska Mazowieckiego i mówię, Katarzyna, pani Katarzyno, zróbmy wspólnie fajny projekt. No ja nie widziałem nigdzie na świecie blockchain city. Mówimy często o blockchainie jako domenie krypto, kojarzące się głównie z takim tym złym światem ale my może zróbmy trochę lepszy świat samorządowy, pokazując, że blockchain, ale również krypto może być dobre. Może budować jakąś wartość, nie musi być tylko elementem skamu oraz, oraz nie wiem, oraz tamtego całego złego handlu. No i ja mówię, słuchaj, to super temat. Stworzyliśmy jakby na podstawie tego jakiś pomysł, takiego urban, takiego urban living lab, poligonu trochę, nie mylić z poligonem, ale poligonu po prostu różnych technologii blockchainowych, które mogłyby albo miałyby szansę sprawdzić się w środowisku miejskim. No bo znam też wiele startupów w Polsce, które ma problem pokazać, że to w ogóle działają. No mają pomysł, no ale gdzie to sprawdzić, a chodzą i jakby prospektują swój pomysł, czy też również, do, do miast. No i wtedy pojawił się pomysł, zgłosiliśmy, opisaliśmy go bardzo solidnie i zostaliśmy jakby częścią tak zwanego projektu Rise Cities w ramach Europy pod skrzydłami BMW. Fundacji. No i krok po kroczku pojawiły się za chwilę firmy, które też po części znam, kojarzyłem, że nie są wydmuszką, między innymi właśnie Greg, chain for energy Pojawił się również Bilon, czyli blockchain finansowy, który ma co ważne, no może niedostępny dla każdego, ale funkcjonujący w takim bardzo realnym świecie. Pojawiła się firma Ari, czyli i, no i jakby pojawiła się kolejna. No i okazało się, że kurde, no jest sporo chętnych, których są z nami współ, współtworzyć to środowisko. No i na bazie tego, w kolejnym kroku, jakby zawarliśmy jakieś porozumienie, gdzie kikog w niedawno. No i teraz jakby instalujemy te rozwiązania. W miasto powiedziało: Sebastian, fajny temat, no ale to chcemy też coś dla nas. No, i stwierdziliśmy, że dla was no to idealnie byłoby rozwijać młode pokolenie w technikach blockchainowych, w umiejętności programowania, w, 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 jakby w świadomości. Yy, znalazła się szkoła średnia, Zespół Szkół Zawodowych numer 2 w Mińsku Mazowieckim. Yy, w ogóle fajni ludzie, nastolatkowie, 20% rozumiała trochę domenę. Tą złą domenę, ale ją dobrze rozumiała, chwaląc się, jakie to tokeny posiadają w swoich portfelach. No i, no i okazało się, kurde, zróbmy to. No i teraz takim naszym punktem centralnym komunikacyjnym to jest szkoła właśnie średnia w Mińsku Mazowieckim. Prowadzimy regularne webinary i też jesteś Andrzej zaproszony i oczywiście przyjąłeś to zaproszenie, rozumiem. Tak bardzo chętnie się w tak. to zaangażuję, rzecz jasna. Gdzie mamy taką formę otwartą, to jest niby edukacyjnie, ale każdy może się włączyć, nie ma tam żadnych jakby regulacji, tak jak w blockchainie, każdy może się dołączyć w publicznym blockchainie i posłuchać, i się pouczyć Rzeczy, które wiążą się z tymi use case'ami, ale ogólnie a propos branży. No i teraz się okazuje, że ten projekt, on nam się coraz bardziej, powiem, tobie rozwija, no bo typu na przykład Greki Chain for Energy instalują teraz jakby ładowarki współ, wspólnie z kolejną firmą, zaproponują aplikacje, jakby zaproponują współdzielenie się energii, taka, współ, taka, współ, taka sąsiedzka energetyka, czyli dzielimy się energią, otrzymujemy jakiś token użyteczny, go wymieniamy na jakieś inne rzeczy. Zobaczymy, jak to działa. Pokażemy, że, że to jakby działa. Uważam, to jest mega fajny temat, który nam łączy społeczeństwo, ludzi, mieszkańców, miasto, może operatorów. A co więcej, każdy może przystąpić, dzieląc się swoją ładowarką. To jest też bardzo ważne, nie? Że, że ją wykorzystuje dla siebie, a również i każdy może z tego sko skorzystać. No i teraz idąc dalej, no, będziemy też patrzyli, w jaki sposób wykorzystać, w ogóle zrobić rewolucję w obszarze płatności. To jest taki, powiem ci, mój też taki mój. Jestem zafiksowany trochę na to, mhm. jak w ogóle wytworzyć nowy model płatności, mikropłatności w miastach, który właśnie by odzwierciedlał te takie główne funkcje blockchaina. Otwartość, dostęp, każdy przystępuje, nie potrzebujemy jakichś skomplikowanych elementów pośredniczących typu terminali. Nie ma tam dużych banków. Jestem, powiem cię, jestem bardzo mocno zafiksowany na to. Potem będziemy mówili, jak w ogóle wy, jakby na czym. Polega w ogóle wymiana kryptowaluty na tokeny, dlatego też jest ARI. Część w ogóle też prawna będzie, jak to w ogóle wygląda, co jest możliwe, co jest niemożliwe. Mamy aplikację typu właśnie Blockchain w śmieciach, która pokaże po co, dlaczego, również wprowadzając token użyteczny. Jest Polskie Stowarzyszenie Blockchain, które się włączyło, bo tu chodzi o ten taki nurt odczarowywania blockchaina. No i się okazuje, że my, kurde, rozwijamy się po prostu jak kula śnieżna gdzie wszystko za zaczęło się w Katowicach, dzięki tej właśnie spotkaniu zupełnie dla mnie znaną osobą Kerstin y z fundacji y jakby BMW. No i zobacz, jedziemy ostro z tym, co teraz wykonujemy. Nie? A chłopacy z tych spółek, co jest ważne, nikt nikomu nie płaci też, żeby była jasność. To nie jest y jakby forma płatna. My po prostu jedną, na co ja sobie pozwalam w tym projekcie, to jest walidacja wiarygodności startupu oraz wiarygodności modelu działania, bo też nie chce sobie pozwolić, a nie również miasto Katarzyna, pani wiceburmistrz, żeby wprowadzić tam jakiegoś skama, który po prostu nam wytworzy jakąś niepotrzebną atmosferę, nie? No jasne. No to, to jest bardzo ciekawa inicjatywa. Powiedz Grzegorz, czy wy w ramach Blockchain City i tych różnych startupów wspomniałeś Ali wspomniałeś Bilą to swoją też firmę kojarzę. A chain for energy jest, wiem, że szereg innych też projektów blockchainowych. Mm. Czy Wy jakoś łączycie w jakiś też ekosystem, czy, czy jakby... No tak, znaczy powiem Ci, ja jestem... Czy, czy, czy To w ogóle jest, uważam, fajna inicjatywa, bo przyznam się Tobie i to muszę tu się przyznać, ja nie myślałem o tym. Na początku myślałem o tym Living Lab, który będzie działał, taki pierwszy, który pokaże, że po prostu działamy. I powiem Tobie, że ci ludzie, jak się pojawili, na przykład Ari10, Chain4Energy... No, tuż teraz też, sobie, bilon, nie? no, to może zrobimy wszystko, pokażemy to w pełnym modelu, w całym cyklu, nie? Wymiana, zamiana. Tu pokazuje się ten chain, to jakiś usable coin. On może być na coś innego wymieniany, może nie na fiata na tym etapie, ale na coś innego po prostu. To może być nagroda, to może być benefit. No ale wiemy, że to jest krok od kolejnego szczebla, gdzie po prostu wszyscy razem. Mogą w takim tym ekosystemie transparentnie współdzielić sobie pewne zasoby. Więc oni, już powiem Tobie, trochę tak się przyglądam temu z ogromną radością, zaczynają sami się wewnętrznie organizować. Czyli to też pokazuje, że taki hub, Urban Lab, który my tworzymy, tą siłą odśrodkową sam się organizuje. Także mam nadzieję, że za chwilę będziemy mieli, nie wiem, wykwit kolejnych ciekawych wątków, które będą wynikały z tego się mieszania w tym jednym środowisku. No tak, no to tutaj jakby decentralizacja sprawia, że, że tak naprawdę przyciąga ludzi, którzy coś tam mają oddolnie do, do, do zrobienia i chętnie się łączą sami, sami ze sobą. Blockchain City stworzyło do tego platformę. Z drugiej strony też jest ta edukacja na temat technologii do miast, jak rozumiem, do najmłodszego pokolenia, więc no szkolimy sobie. No, osoby, które gdzieś tam docelowo będą z tego korzystać, będą budować swoje rozwiązania, więc super fajnie ten hub to, to, to spina. Ja tak jak wspomniałem, też się chętnie w to zaangażuję. Lubię takie inicjatywy. A teraz jeszcze może trochę przechodząc na inny temat, tak zakończający być może. Masz dużo doświadczenia i z samorządami miejskimi, i z technologiami, i masz dużo takiego networku, wiele rzeczy widziałeś, wiele rzeczy próbowałeś, Czego Twoim zdaniem, Sebastiana, najbardziej brakuje dzisiaj w, w adopcji tej technologii o szeroko pojętej? Y, internet rzeczy, blockchain, sztuczna inteligencja, w, no, żeby zrobić kolejny krok w takiej realnej adopcji dla, dla szarego Kowalskiego w miastach, w państwach? Gdzie, gdzie jest ja jakiś środek? Ja uważam, że są tak może dwa elementy. Pierwszy element to jest bez wątpienia kompetencja, ale kompetencje, które. Y, nie tylko wiążą się z poczytaniem, jakby i nie wiem, i nawet i nie wiem, i posłuchaniem, tylko to jest ta taka trochę wyobraźnia technologiczna. Ja bardzo często, czy no, tak po prostu mam, dlatego też w tym R&D siedziałem tyle lat, byłem szefem Centrum Badawczo-Rozwojowego Oręcz Polska przez wiele lat, więc brakuje tego elementu, gdzie siadasz, słuchasz i sobie wyobrażasz benefit. Bo nieraz nawet ten, który tworzy tą technologię, bardzo popularny w branży blockchain krypto, Ci ludzie są zafiksowani w swoim małym świecie. Świat dla nich to oznacza community, które się kręci koło projektu. Oni są zafiksowani. Mówię teraz o tej branży blockchainowej. Inne branże typu AI, uważam, że ten chat GPT może trochę zmienić, bo on się pojawia wszędzie, więc ta wyobraźnia będzie trochę na innym poziomie. Ale w, tym, w tych trzech kategoriach, o których mówiłeś: blockchain, IoT, AI, to po prostu brakuje tego, że ktoś mówi do Ciebie jako tego samorządowca, urzędnika, nie wiem, inwestora, on powie, o kurde, wiem, no to jest super, tak to może wyglądać. Czyli ta, ten okres tego pre tak zwanego od pierwszego kroku do ten jest strasznie długi, nie? Nie ma takiej, co na przykład ja tu doświadczam, na przykład, nie wiem, zupełnie innego podejścia w krajach Beneluxu, w tych krajach trochę bardziej od nas rozwiniętych, nie? To może też się wiąże z kompetencjami cyfrowymi. To jest ten pierwszy bloker. A drugi bloker, niesamowicie, który nie pomaga, szczególnie w branży blockchainowej, to jest ten cały skamowy świat krypto, Czyli te wydmuchane, oszukane projekty, no i niestety, ale my poruszamy się w świecie komunikacji nagłówkami informacji, nie wchodząc głęboko. I też, jeżeli ja teraz widzę takie często takie zestawienie w mediach, w telewizji, ostatnie afery. Wokół, i tak dalej. Widzę ten BC łamany przez krypto, scam, oszuści, koleni, posądzani, oszukani. Jak zaglądam na polskie community różne i widzę niezadowolenie community, złodzieje, oszuści, i tak dalej, predykcje złe, no to teraz to się przenosi na wyższy poziom dla osób, które nie rozumieją w ogóle, czego to dotyka. To tak samo jak w internecie rzeczy. Pamiętam jeszcze par lat wstecz. Po co, komu to potrzebne? Przecież my tu żyjemy w naszym świecie, my tego nie potrzebujemy. Jurek jeździ, Jurek przesterowywuje, Jurek lampy guzikiem wyłącza, rozumiesz? No i nagle stał się boom, no bo prąd podskoczył do takiej niewyobrażalnej kwoty, że to już nie jest, czy zenek chce, czy zenek nie chce, tylko ja muszę to wdrożyć, bo to mi daje setki tysięcy złotych przy takim zdalnym zarządzaniu, włączaniu, wyłączaniem światła w mieście na ulicach. Nawet nie wiem, zauważyłeś, ostatnio niektórzy wajchą przyłączali to światło, no bo nie mają żadnego systemu. A przecież jakby trochę szybciej wyobrazili benefity, we wniosku finansowanym z Unii Europejskiej by otrzymali fundusze na to. Nie? Więc to wszystko mogło być inaczej zorganizowane. Teraz wielki szał, będziemy wszystkim zarządzali. Więc pierwszy to jest wyobraźnia technologiczna benefitów, a drugi bardzo często najfajniejsze domeny niestety, Wiążą się z tym takim złym, niefajnym światem. No i tym bardziej się cieszę, że są takie osoby jak, jak ty, które próbują to trochę odczarowywać, zarówno łącząc biznes z miastami, w jakiś sposób weryfikując projekty, które gdzieś tam są pod tym parasolem. O tym, jak to się odbywa, i, i może troszeczkę bardziej w detalu możemy porozmawiać w przyszłych odcinkach. Tutaj. Prośba do widzów, jeżeli chcielibyście jakieś konkretne rzeczy Sebastiana w przyszłości zapytać, jakieś konkretne tematy, uważacie, że warto było poruszyć, no to piszcie w komentarzach, jak najbardziej możemy zrobić dogrywkę. Moim gościem dzisiaj był Sebastian Grabowski, Miasto Miasto i nie tylko. Kanał naprawdę warto zobaczyć. Link będzie pod filmem. Dziękuję Ci, Sebastian, bardzo za przyjęcie zaproszenia. Andrzej, dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam wszystkich. Hejka i do zobaczenia za chwilę na kanale, na live Miasto Miasto, gdzie będziesz nas edukował. Dzięki Ci Tak bardzo. jest. Heja. Hej, cześć. Cześć.